Efektowne sceny walki i zapierające dech w piersiach pokazy pirotechniczne. Tak mieszkańcy Głogowa obchodzili 74. rocznicę zakończenia walk w mieście. Całe przedsięwzięcie logistyczne to spore wydarzenie nie tylko dla naszego wydziału, ale również dla wielu służb, które tutaj pracują. Zaangażowanych jest blisko 40 osób, z czego przy samej inscenizacji pracuje łącznie około 50 osób. Samo wydarzenie to faktycznie w tym roku jedno z większych wydarzeń na Dolnym Śląsku. Militarne widowisko miało przybliżyć mieszkańcom i przyjezdnym historyczne wydarzenia z 1945 roku. Organizatorem wydarzenia była Gmina Miejska Głogów. Ponad 100 rekonstruktorów, dwa czołgi, samolot, żywy samolot, który przeleci, zbombarduje, kilkadziesiąt ładunków wybuchowych i sporo samej pirotechniki, jak i również maszyn oblężniczych, czy też maszyn wojskowych. Oprócz tego chcieliśmy przy tej okazji pokazać mieszkańcom Głogowa i okolic sprzęt wojskowy współczesny, to również taka żywa historia. Inscenizację w Głogowie organizuje się od 5 lat, jednak pierwszy raz bitwa przeniosła się do Górkowa przy torze motokrosowym. Zawsze się spóźnialiśmy rok i dwa lata temu, a teraz mieliśmy wolny weekend, tak, dlatego... Jesteście pasjonatami jakoś specjalnie historii? W sumie to chyba nie, ale zaciekawiło nas. Bardzo fajnie, że w tym miejscu, zawsze było na Starym Mieście, tam na bulwarze. No teraz jest remontowany, także może nowa tradycja, chyba lepiej, żeby tutaj było, nie? Na pewno nam się tutaj bardziej to spodoba. Oprócz sprzętów, takich jak motocykle i samochody, w rekonstrukcji wykorzystany został radziecki czołg T-34. Militarny spektakl zrobił duże wrażenie na licznie zebranej publiczności. No, za chwileczkę już nie będziemy mieli tych ludzi, którzy jeszcze to mogą wspomnieć, więc wydaje mi się, że warto. Jest to przeżycie, na pewno, jest to coś fajnego. Warto wyjść. Warto przyjść. Pewnie jeszcze taka pogoda, ciepło. Nie ma co siedzieć w domu. Ja zupełnie amatorsko, pierwszy raz. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak to wygląda. Bo to jest super zrobione. Można przynajmniej sobie naocznie, tak? Na żywo zobaczyć, jak to wyglądało. Posmakować trochę pola bitwy. No i to lubimy. I poza tym dzieci przynajmniej widzą, jak to smakuje, jaki jest dźwięk, tak? No i jest fajny pomysł przy takiej pogodzie, że można spędzić kilka godzin w fajnych warunkach. Działania wojenne w Głogowie zakończyły się 1 kwietnia 1945 roku w czasie walk między Armią Czerwoną a wojskami niemieckimi trwającymi od stycznia 1945 roku miasto zostało niemal doszczętnie zniszczone.